Witajcie. Dzisiaj moim gościem jest Joanna Malinowska-Parzydło. Autorka książki i bloga Jesteś Marką. Joanna jest też autorką programu Brand Your Name, narzędzia takiego jak brylanty marki. Jest właścicielką Personal Brand Institute, ale też jedną z założycielek Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu. W ostatnim czasie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w Polsce, jeśli chodzi o budowanie marki osobistej, marek firm i personal branding. Dzień dobry, Joasiu. Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że się zgodziłaś na rozmowę ze mną. Mam nadzieję, że nie pominęłam nic w przedstawianiu Ciebie, bo tych marek wokół Ciebie robi się coraz więcej. I może tak zaczynając, gdyby się zdarzyło, że ktoś Cię nie zna, a nas ogląda, wiem, że w swojej historii jakby zaczynałaś, czy wcześniej byłaś w działach marketingu, w działach związanych właśnie z komunikacją strategiczną w firmie, w działach personalnych, HR-owych. To skąd ta marka? Co się takiego zdarzyło, że w tym 2012 roku zmieniłaś całkowicie swoją karierę? To zacznijmy od początku. Ja lubię taki procesowo od tyłu do dziś. No, marka wzięła się dokładnie z tego, o czym powiedziałaś, czyli z takiego świadomego zarządzania swoją ścieżką zawodową. Ja nawet chyba nie lubię słowa kariera, choć nie mam jej nic za złe, tak? Ale lubię osiągać sukcesy i raczej myślę o sobie jako osobie kroczącej pewną przemyślaną drogą zawodową. Ja rzeczywiście wkroczyłam w świat marketingu i komunikacji po studiach socjologicznych w czasach, na których młodzi internauci już nie pamiętają, w czasach przed internetem i przed Facebookiem. Wtedy, kiedy komunikacja raczej kojarzyła się z PKP i PKS niż z jednym z ważniejszych kompetencji czy narzędzi, bez których dziś żaden biznes mały czy duży, a tym bardziej budowanie marki się nie uda. Potem zostałam dyrektorem personalnym z przypadku, w momencie, w którym poszłam się zaoferować w dawnym, starym dzienniku Rzeczpospolita tuż po śmierci redaktora Fikusa. Właśnie jako dyrektor komunikacji, a wyszłam jako dyrektor personalny. I pytała się o markę. Moment takiego świadomego budowania portfolio swoich kompetencji, kiedy narysujemy to sobie na dużej kartce i zadamy pytanie, czego unikalnego nauczyło mnie moje doświadczenie i czego z tego mogą potrzebować ludzie, nastąpiło wiele lat temu, znacznie przed 2012. Ja z pierwszymi zajęciami z marki osobistej pojawiłam się na studiach chyba w Kolegium Civitas z 10 lat temu. Był momentem, w którym odkryłam, że w zasadzie no, cała ta komunikacja strategiczna, budowanie brandów, tytułów prasowych, potem takie dogłębne studiowanie człowieka, to jest, zawsze opowiadam, że to jest mój ulubiony życiowy jakby obszar studiowania, tak, człowiek, do którego darzę ogromną atencją i sympatią. Połączenie, nałożenie na siebie tych dwóch kompetencji nagle zaskutkowało taką myślą, że to w zasadzie jest marketing osobisty, ale nie marketing osobisty związany z wizerunkiem i lansowaniem się, czy pochukiwaniem w świecie jestem tu, nie sprzedawaniem, broń Boże. Natomiast jest to nie mniej, nie więcej sztuka uważnego życia, która pozwala zaplanować sobie już dziś, co ludzie mają na nasz temat mówić za lat 10 czy 20, a potem żyć i oferować im to na tyle dużo, żeby nas z tym skojarzyli. I tak doszłam do marki osobistej, więc rzeczywiście w 2012 roku zostawiłam TVN, uznawszy już, że czas realizować własne marzenia z jednej strony Instytutu, a z drugiej strony Polskie Stowarzyszenie Mentoringu. Okej, to ja będę tak próbowała to jakby pokazać od tej strony, od spodu, bo powiedziałaś tak, rozpisać te wszystkie swoje doświadczenia i umiejętności. Ja to też bardzo lubię, często to ludziom proponuję, zwłaszcza na jednej kartce, tak, żebyśmy mogli zobaczyć.
I co się wtedy zadziało? Nie wiem, ty je połączyłaś, one tak posklejałaś, czy stwierdziłaś, że to jest element łączący, ta marka osobista? Tak, znaczy w zasadzie samo przyszło, tak? Znaczy, jeśli połączyliśmy marketing i strategię zarządzania swoim życiem, nagle przyszło mi do głowy, że to się powinno nazywać marką osobistą. Zajrzałam do internetu, odkryłam, że był już Tom Peters, który się do tego doszedł, więc uznałam, że no nie ma co, trzeba teraz pracować nad budowaniem własnego know-how i tak jakby opisać i zorganizować, żeby móc się tym podzielić z innymi. A ja się lubię dzielić. To mnie od razu przychodzi do głowy takie jednak trochę przeskoczenie, bo powiedziałaś, że lubisz tak w czasie. A ja mam ochotę zapytać, czy była już kolejna taka mapa twoja zrobiona, swoich kompetencji? To dobre pytanie, tak. Ja je zrobiłam w zasadzie chyba po 2 latach na wolności, kiedy nagle odkryłam, że już nie muszę sama. Wczoraj właśnie pisałam taki, będę publikować na blogu taki wpis podsumowujący te moje, bo to już 4 lata niemalże. I po tych 2 latach już bycia blogerem i autorką książki, ja lubię wychodzić w przyszłość. To jest w ogóle taka przestrzeń, w której ja się dobrze czuję. Lubię planować przyszłość. I mam już pewne nowe kompetencje, które będę rozwijać w ciągu najbliższych 5 lat, no taką drogą do mistrzostwa, no, która jest drogą, a nie celem, czyli no, rozwijać pewne kompetencje, które uważam są dzisiaj ogromnie ważne, a mnie dadzą na pewno wielką frajdę i będą się łączyły z różnymi nowymi rozwiązaniami, które będę chciała oferować sobie i klientom. Okej, a zapytam tak, używając języka potocznego, czy z tej mapy i z tych nowych rozpisanych kompetencji skleiło się znowu coś nowego? No, skleił się YouTube. Skleił się YouTube. Mnie jednak, ja oddałam życie ludziom i komunikacji. Często opowiadam w biznesie, jak miałam taki moment po 30, kiedy nagle odkryłam, że wiem, czym się chcę zajmować do końca życia. To jest bardzo miły moment po 30 latach, kiedy jednak tak trochę szukasz swojego miejsca. I ja wiedziałam, że to będzie komunikacja. Do komunikacji mam ogromną atencję i szacunek, bo uważam, że to jest klucz do każdego sukcesu. Tak? Sukcesy to są jednak ludzie i relacje, a nie ma żadnej dobrej relacji bez komunikacji. Więc jak myślę komunikacja, to myślę najpierw komunikacja ze sobą, potem komunikacja z innymi, a potem strategiczna. Więc teraz myślę o YouTubie, poznaniu tego narzędzia i korzystaniu z jego dobrodziejstw, których nie znam do końca. To taki obszar raczej znany mi pobieżnie dotychczas, ale ciągnie mnie w tamtym kierunku. Więc z pewnością przygotuję się do tego, żeby tam profesjonalnie zaistnieć. Tak? Mhm. Żeby się tam poczuć jak obywatel również tamtego świata. Mhm. A jest coś, czego się boisz? Ależ jest całe mnóstwo rzeczy, których się boję. A jak to było w momencie, kiedy zmieniałaś, tak powiedziałaś, odchodziłaś z TVN-u, zakładałaś swoją firmę? Czy były tam jakieś obawy? Czy to tak było? Całe morze. Ja mogę zdradzić, no bo to w zasadzie też ważna wiedza na swój temat i każdego zachęcam do tego, żeby poznał się od różnych stron jak najlepiej. Ja mam taką umiejętność dostrzegania na dzień dobry mapowania wszystkich potencjalnych zagrożeń. I kiedyś jeden z moich ulubionych mistrzów, takich mentorów, którzy wiele mi ważnych rzeczy powiedzieli, pozwolił to przekleństwo, jak sądziłam, przekuć no, na istotny zasób biznesowy, bo powiedział: Pani Jasiu, w zasadzie ma Pani jakąś niezwykłą umiejętność prowadzenia firm i organizacji z punktu A do punktu Z, omijając wszystkie potencjalne zagrożenia, Pani jest w stanie zaprojektować najbardziej optymalną drogę do celu. No i to był moment, w którym ja wreszcie zaprzyjaźniłam się z tym. Ja widzę na dzień dobry wszystkie możliwe zagrożenia, więc na dzień dobry włączają mi się różne lęki, które się pojawiają. Wtedy oczywiście podstawowy był taki, jak to będzie w tej nowej rzeczywistości. Ja od 20 lat wstawałam o 7 rano, tam jako mama ogarniałam dzieci, dawałam całusy i jechałam do korporacji. Jechałam służbowym autem, bo od zawsze byłam dyrektorem albo prezesem.
I jak to będzie bez tej całej struktury, która jest mi potrzebna, żeby realizować te moje ogromnie śmiałe marzenia. Jak to będzie bez pory lunchu, który dotychczas jadłam w tłumie ludzi, tak? Jak to będzie bez działu, który się zajmuje samochodami służbowymi? Trzeba będzie sobie wymienić opony u jakiegoś gumisto. No, lęków było wiele, natomiast ja od tych lęków natychmiast przechodzę do działania. Jestem... No właśnie, co jakby sprawia, że pomimo tego, że tak jak każdy inny człowiek się boisz i wiele osób jakby ogranicza ten lęk, prawda? To mówisz, że wiele projektów zrobiłaś takich firmowych, korporacyjnych, ale też rozwijasz te swoje projekty. Co sobie myślisz w takich momentach, jak pojawiają się te obawy? No, do boju. Do boju, tak? Do celu. Od problemu do celu. Natychmiast przestawiamy wajchę w głowie. Dobrze, to już wiemy, a teraz jak zamierzamy w związku z tym działać? I to jest jednak też pewnie jakiś tam rys mój osobowościowy. Ja jestem ogromnie nastawiona na cele i na sukces. Tak? Lubię osiągać sukcesy. Bardzo ciężko pracuję, mam wśród dużej piątki silnych stron Gallupa maksymalistę. Więc ja każdą rzecz, którą robię, robię najlepiej jak potrafię, tak? Angażuję wszystkie możliwe zasoby, co jest dość wyczerpujące. Jestem w związku z tym złakniona głasków, sukcesu i pochwał. Moje z kolei plany i cele są bardzo ambitne, więc są zwykle długoterminowe. I jedną ze sztuk, którą opanowałam pracując w biznesie, to była jednak taka sztuka dzielenia tego słonia na kawałki i nagradzania się znacznie częściej za te małe etapy. Znaczy nie czekania na koniec, ponieważ wypaliłabym się. Ludzie, którzy płoną dużą energią, są bardzo podatni na wypalenie. Zwłaszcza ci, którzy też dużo oddają energii ludziom. Tak? Czyli taka prosta strategia, tak? Po prostu podzielenie tego słonia na tak zwane steki, tak? I mniejszymi kawałkami. I też, jak rozumiem, powiedziałaś nagradzanie siebie. Tak, bo to jest moja ulubiona czynność na koniec każdego mniejszego czy większego projektu. Ja uważam, no mnie to osobiście motywuje, mnie motywują nagrody. Motywują mnie oczywiście też feedback negatywny, ale znacznie mniej niż nagroda za dobrze wykonaną pracę, więc nie oddaję tego w cudze ręce. Tak? Sama się nagradzasz. Tak, nagradzam się sama. I myślę, że to też jest ważna sztuka i odpowiedź na pytanie, co oddajemy w cudze ręce. A czy siedzimy i czekamy, aż ktoś nas zmotywuje? Czy siedzimy i czekamy, aż ktoś nam zdefiniuje jakiś ambitny cel życiowy, a może zawodowy, a może przyjdzie ktoś i wymyśli, kim powinniśmy być w pracy, albo w jakiej roli powinniśmy pracować. To, do czego zachęcam, to dokładnie zmiana tego wektora. Z kim chcemy pracować. Czyli po prostu wzięcie odpowiedzialności za te rzeczy. Wzięcie odpowiedzialności. No bo wspomniałaś też wcześniej, że pierwszym elementem jest ta komunikacja ze sobą. Teraz mówisz o nagradzaniu siebie. Dużo w tym słyszę takiego po prostu rozwoju osobistego, osobowego, komunikacji właśnie ze samym sobą. Dziękuję Ci bardzo, to drugi mój największy talent galupowy. Cieszę się, że go usłyszałaś. Tak, rozwój jest dla mnie, zwłaszcza rozwijanie innych, ale uważam, że nie możemy rozwijać innych, jeśli sami nie jesteśmy dobrą praktyką w tym zakresie. Znaczy nie możemy dawać ludziom czegoś, czego nie mamy albo czego nie praktykowaliśmy. Możemy, inaczej, możemy. Ja nie kupuję teoretyków. Ja kupuję wyłącznie wiedzę praktyczną. Tak? Przekonują mnie ludzie, którzy pewne rzeczy zrobili i są dla mnie rzeczywiście wiarygodnym źródłem informacji o tym, co im się udało, co im się nie udało, jak do tego doszli. Tak, uważam, że rozwój, o tym zresztą często rozmawiam w biznesie, rozwój ludzi jest dzisiaj najtwardszą strategiczną dziedziną. Dziś firma nie rozwija się bez rozwoju ludzi, a rozwój jest sztuką porządnego, strategicznego zarządzania, długo i krótkoterminowego, tak? I porządnego smartowania celów, które nie są miękkie. Rozwój nie jest żadną miękką dziedziną. Rozwój jest wymierny i można liczyć z tego ROI, tak? Tak jak w każdym dobrym biznesie.
No i coraz częściej mierzy się takie rzeczy jak na przykład zaangażowanie pracowników, już nie tylko motywacja. Zaangażowanie mierzy się od dawna, zaufanie mierzy się od dawna, ostatnio mierzy się energię. Tak, i to jest przestrzeń, w której ja się czuję bardzo dobrze, wprowadzać cały ten zasób w przestrzeń dużych, dobrze zarządzanych korporacji i ustawiać cele kadrze menedżerskiej na utrzymanie poziomu energii własnej i ich kadry. W sytuacji dużych, poważnych zmian strategicznych, zmian kultury, tak czy oczekiwań, że będziemy budowali kulturę agile. Tu dopiero trzeba pary i umiejętności pobudzania dzień po dniu w ludziach takiej po prostu dobrej energii i pasji do działania. No wiem, że znana jesteś z tej dobrej energii, słyszy się dobrze, o tym. Dziękuję, że o tym mówisz, to dla mnie ważne. A ja mam ochotę tak trochę prowokująco zapytać, bo mówi się często, że szef bez butów chodzi. Sama też wspomniałaś przed chwilą, że to jest ważne, żeby być... To jest ważne, żeby przekazywać rzeczywiście to, co samemu się zrobiło. To jak to z twoim budowaniem marki i twoich marek? Słuchaj, no ja w zasadzie pod względem tego, o co pytasz, mogę się spokojnie walnąć w piersi i powiedzieć, ja tę lekcję odrobiłam, zanim wyszłam z tą wiedzą na rynek. Tak? Czyli najpierw jednak, najpierw trochę nieświadomie, bo jednak zabrało mi trochę czasu ogarnięcie całej zebranie wiedzy i przegadanie ze sobą całego tego zakresu, co to znaczy budować markę i jak ja tę markę w takim razie buduję, ba, jak zamierzam ją w związku z tym budować w przyszłości. I taką świadomą drogę podjęłam mniej więcej 15 lat temu, czyli parę lat po tym, jak pojawiłam się w biznesie, szukając jednak pewnego pomysłu na siebie, będąc też młodszą i też nie mając tak zbudowanego poczucia własnej wartości. Bo to mi się na przykład zbudowało chyba najbardziej w momencie, w którym zostałam po raz pierwszy mamą. I mnie się wtedy po prostu wszystko się ułożyło w jedną układankę. Ja już wiedziałam, kim ja na pewno jestem. Jestem mamą i żoną Marka, tak? W cudownym związku. A cała reszta jest właśnie rzeczą, którą mogę sobie teraz dowolnie projektować. Byle mądrze i wspierająco. Więc budowałam markę i wtedy sobie bardzo już kategorycznie określiłam, że ja w ogóle nie mam potrzeby wiązania swojej marki z markami moich pracodawców. Ja owszem, wybierałam sobie bardzo skrupulatnie pracodawców. Tak? Ja miałam listy idealnych pracodawców. Ja tak zostałam tym personalnym z przypadku, bo ja rzepa była wtedy u mnie druga na liście. I trafiłam do zarządu, oferując się jako dyrektor do spraw komunikacji. O, komunikacji nie potrzebowali, potrzebowali dyrektora personalnego, którego przez rok szukali. I to jest ważna rzecz, że ja zawsze uważałam, ale to jest też kwestia jakby założeń strategicznych. Mnie to było potrzebne. Ja mam dużą wolność w sobie. Jestem strasznie niepokorną, niezależną osobą. W związku z tym wiedziałam, że ja muszę dbać o tę wolność. Ja nie mogę się spętać przekonaniem, że ja mogę pracować i jestem ważna tylko dlatego, że jestem panią dyrektor w Rzeczpospolitej czy w TVN-ie. To było dla mnie rzeczą wtórną. Ja doskonale wiedziałam, jak trudnego zadania podejmuje się budując HR w mediach. To jest bardzo wymagająca praca, znacznie bardziej wymagająca niż budowanie HR-u w innych branżach. I chciałam w związku z tym komunikować rynkowi i dawać ludziom pewne wartości i korzyści, które na koniec sprawią, że oni po latach powiedzą Jasia Malinowska-Parzydło, o, komunikacja, inspiracja, przyzwoitość, profesjonalizm i parę jeszcze ważnych dla mnie rzeczy, tak? Czyli chcesz powiedzieć, że patrzyłaś na siebie nie z punktu widzenia tylko i wyłącznie danego stanowiska, w którym w tej chwili przebywałaś, tylko bardziej szeroko, tak? Jak w ogóle chcesz? W ogóle stanowisko było rzeczą wtórną do wiedzy i potrzeb związanych z tym, w czym ja się dobrze czuję i sprawdzam w pracy. I to nie jest bycie dyrektorem z nadania. Mnie kręcą ludzie. Ba, ja potrzebuję jak dżdżu informacji od ludzi, że praca, którą wykonuję maksymalnie dobrze na ich rzecz, jest dla nich wartościowa i użyteczna.
Więc czy ja to będę robić jako dyrektor, prezes czy asystentka, to jest rzecz wtórna, tyle że na asystentkę nie mam kompetencji, co raz w życiu sprawdziłam i nawet byłam oburzona, że wiele lat temu tuż po studiach powiedziano mi, że na asystentkę jestem przekwalifikowana. Tak? I było to zgodne z prawdą. Nie umiem robić kawy, nie umiem donieść kawy bez wylania, nie jestem dobra w detalu, jestem dobra w innych rzeczach. Natomiast nigdy swojej marki, ale nie jest to, zaznaczę, jedyna słuszna strategia, jest to jedna z wielu strategii. Moja była związana z inwestowaniem w logo Joanna Malinowska-Parzydło. Tak? Człowiek, który oferuje nam to, to i to. A po czym poznajesz, że budujesz swoją markę właściwie? Wskaźników jest wiele. Pierwszy podstawowy to są referencje i rekomendacje. Nie mówię o formalnych i oficjalnych, tylko to, co mówią ważni dla mnie ludzie. Ważni dla mnie też jest kluczem do marki. Bo jak mawia Coco Chanel, nie obchodzisz mnie, co myślę ja o tobie, co myślisz, ja o tobie nie myślę wcale. To jest jednak sztuka zrozumienia, że w przypadku budowania marki nie chodzi o to, żeby kochał nas cały świat, bo ten cel jest nierealny. W przypadku dobrego budowania marki, porządnej strategii marki, mamy doskonałą wiedzę na temat tego, kto jest dla nas ważny i kto powinien nas uważać za wartościowego partnera. W związku z tym ważne jest, żebyśmy się w tych naszych celach nie pogubili. A kiedy zaczynasz szukać, coś zmieniać? Powiedziałaś teraz o tym YouTubie, tak, który zamierzasz wprowadzać. Kiedy jest taki moment, że widzisz, że ta twoja marka to jednak w innym, nie wiem, może w nowym kierunku, niekoniecznie w złym idzie? A widzisz, to ciekawe, to dobrze, że o to pytasz, ciekawe pytanie. To nie o to chodzi, że moja marka się zmienia. Moja marka, tak jak powiedziałyśmy, to ta budowana pod logo własnego nazwiska, ona się nie zmieni. Ja nie chcę zmieniać wartości, z którymi chcę być kojarzona. Ja tylko chcę dotrzeć do nowych grup odbiorców przy pomocy nowego narzędzia komunikacji, które mnie ciągnie, no bo mnie ciągnie komunikacja. Plus ciągnie mnie nowe, a ja się nie lubię nudzić, więc mam też w sobie taką potrzebę związaną z rozwojem, żeby eksplorować tematy, które wydają się takie, no mocno, nie lubię angielskich słów, wydają się wyzwaniem. Tak, zwłaszcza dla osoby w moim wieku. Znaczy, znam co najmniej kilka osób z moim PESEL-em, które uważają, że są już skazane na wykluczenie takie cyfrowe. Znaczy, nie ciekawią się, nie uczą, nie rozwijają w tym kierunku. A ja uważam, że to jest strasznie fajna rzecz, ten cyfrowy świat wokół nas. Tylko musimy zadać sobie trud, żeby się po prostu z nim zaprzyjaźnić. Okej, to ja próbuję tak wyciągać i zastanawiam się, czy to nie jest tak, że właśnie twoje podejście do tego, że budowanie marki to jest bazowanie na pewnych wartościach, skojarzeniach, jakie mają być z tobą, a nie zamykanie się do bycia w konkretnej roli czy w konkretnym nawet wizerunku, to jest jakiś klucz do tego, że ta twoja marka rzeczywiście przez lata się buduje i może być spójna, w przeciwieństwie do tego, co robią inni ludzie, którzy chociażby bardzo identyfikują się nawet z byciem blogerem chociażby, tak? Cokolwiek to znaczy. Czy z danym stanowiskiem dyrektora. Słuchaj, można mieć strategię zniewolić się jakąś rolą, można mieć strategię stworzyć sobie menu. Moje jestestwo domaga się zawsze wolności i wyboru. Ktoś mądry powiedział mi kiedyś, że jeden to problem, dwa to konflikt, a od trzech zaczyna się prawdziwy wybór. Ja bardzo to lubię. Ja lubię na dzień dobry mieć trzy. W zasadzie przy całej mojej kreatywności lubię mieć 10, tak? I z tych 10 wybierać jeden. Jeśli pomyślimy sobie, można strategię zbudować z poziomu będę i to też jest dobrze. Chcę, żeby w ciągu najbliższych 10 lat albo 5 ludzie mówili o mnie, że jestem najlepszym dyrektorem sprzedaży w branży. Albo jestem najlepszym ekspertem na jakimś rynku. I to jeszcze krajowym albo globalnym, albo europejskim. Można sobie budować markę, jestem najwspanialszym wykładowcą akademickim. A nie uważasz, że to jednak ogranicza, może zacząć ograniczać w pewnym momencie? Ja wierzę, że świadomy człowiek, jeśli zdefiniuje sobie cel, no to będzie wiedział, że być może teraz jest czas
skoro zbudowałem już sobie markę eksperta, wejść na jakiś wyższy poziom tej strategii i długoterminowo popatrzeć, czy może do tej roli, bo to nie jest, to jest pewna rola, wokół której budujemy markę, dołożyć sobie kolejną. Tak? Chyba, że ktoś ma rzeczywiście fajną strategię, chce zostać w tym mistrzem, jedynym jakby w swoim rodzaju. Mają ludzie na pierwszym miejscu zawsze wymieniać mnie w tym w związku z tym i będę to ćwiczył do mistrzostwa przez najbliższych 30 lat. Tak, i umrę mając nagrobek, po prostu był najlepszy w swojej dziedzinie. Niech to tylko wynika ze świadomej strategii. Dlaczego o tym mówię? Bo oglądałam naprawdę z ogromną, raz że sympatią, ale taką smutkiem wielokrotnie ludzi, którzy dla innych byli wzorem sukcesu zawodowego. Celebrytów, gwiazdy telewizyjne, które były tak zniewolone tą rolą, do której nigdy nie zadały sobie trudu dobudować innych. W zasadzie całe te nasze do dziś silne relacje są zbudowane na tym, że ja im pokazywałam, że możesz nie być możesz być tym celebrytą, ale w zasadzie jeśli przestaniesz być celebrytą, bo podejmiesz taką decyzję, że już nie chcesz się wystawiać na publiczny poklask jako gwiazda, tylko chcesz zostać wykładowcą akademickim, wspaniałym coachem, dziennikarze są znakomici w zadawaniu pytań, tak? Poszerzać sobie możliwości i wybory życiowe. Ba, mentoring. Skąd się wziął u mnie mentoring? Ja po prostu wiem, że moja wartość jako mentora z każdym dniem mojego życia i z każdą moją porażką czy moim projektem zrealizowanym rośnie. To jest jak znalazł rola dla mnie. Tak, bo mój PESEL mnie tu będzie wspierał, każdy dzień mojego życia będzie tu pracował na moją korzyść. Czyli można by powiedzieć, że jednym ze sposobów, jeśli ktoś poczuje się za bardzo zamknięty w tej roli, jest po prostu znalezienie sobie nowych, dodatkowych... Zdecydowanie tak. Wziąć kartkę papieru, długopis i napisać sobie, w jakich rolach dziś, chociażby w kontaktach z bliskimi mi ludźmi albo w pracy z moim zespołem, ja jestem dobry. Jak tego nie wiem, wziąć tę kartkę, iść i powiedzieć, słuchaj, w jakich rolach mnie cenisz. A co zrobić, żeby nigdy rola mnie nie ograniczała? Na jakim poziomie w takim razie operować? Nigdy to ja w ogóle chyba nie lubię dużych kwantyfikatorów. Pytanie, kto tu rządzi? Znaczy, czy rola mną, czy ja rolą? Jeśli coś nas uwiera i jest już za ciasne, to możemy to albo przerobić, albo iść do dobrej krawcowej, żeby nam to, to już nawet nie drobną poprawkę, tylko porządną korektę, albo zmienić. Mhm. I to ja są lubię, nasze wybory. Lubię taką metaforę, że są rzeczy, które możemy w pewnym momencie odwiesić na wieszak, właśnie zmienić dany strój, doszyć nowe guziki, albo po prostu potraktować go jako coś, co chwilowo zostaje w szafie i na razie jeszcze nie wiem, co z tym zrobię. Tak? Ale patrz, to doszliśmy do ważnego wniosku wspólnie, że którym się możemy podzielić, że budowanie marki i swojej reputacji na rynku ważnych dla nas relacji, czy w świecie ważnych dla nas relacji, to nie jest historia o tym, czym zapewniamy szafę na wieszakach. To są tylko role, to są tylko pewne wizerunki, które w związku z rolami pełnimy czy prezentujemy. Natomiast budowanie marki to jest odpowiedź na pytanie, kim ja jestem i co chcę wnieść w relacje z innymi ludźmi i którymi ludźmi, tak, którzy tego potrzebują, czego ja mam dużo i chcę się tym podzielić. Okej, okay, Asia, kończąc, jedno pytanie. O czym marzy Joanna Malinowska-Parzydło? O, dziękuję, że mnie o to zapytałaś. Słuchaj, marzę o tym, tak, marzę o tym, żeby biznes, który teraz robię z najbliższą mi osobą, z którą od 28 lat, której patrzę w oczy i która patrzy mi w oczy z wielką miłością, żeby ten biznes rozwijał się tak pięknie jak nasze małżeństwo. Marzę o tym, żeby moje dzieci rozwinęły skrzydła, wiesz, i wykorzystały cały swój potencjał, który mają, a mają niezwykły, są mądrymi, silnymi, wartościowymi ludźmi. Marzę o tym, żeby część projektów, bo koncept Jesteś Marką nie kończy się na blogu i książce, za chwilę startujemy ze sceną liderów biznesu, gdzie najlepsi liderzy polskiego biznesu będą opowiadać swoje historie. Żeby się udał. Startujemy zaraz, będę ekspertem Business Insidera i myślę, że tam zrobimy dużo fajnych rzeczy. Są HR influencerzy. Chciałabym, żeby te projekty dały ludziom
wartość, a mnie frajdę, że się udały, ale najbardziej to marzę o tym, żeby rozwinąć firmę do takiego momentu, żebym już nie miała, tak jak teraz, problemu z czasem na życie. Bo ja kocham swoją pracę i jednak zachowanie, jak mówiłaś o dylematach związanych z pracą, najtrudniejszy to jest czas. Nie przeskoczymy, nie znalazłam dotychczas patentu na rozciągnięcie, pomnożenie i zrobienie go więcej. A ja chcę mieć po prostu dobre życie. Więc to dobre życie wymaga też czasu na refleksję, na relacje, na przyjaźni, na leżenie w podpołtuskiej Toskanii, cieszenie się po prostu życiem, pisanie kolejnych książek. O tym marzę. No w takim razie tego Ci życzę. Bardzo Ci dziękuję.